księżyc, odległy, tajemniczy, zawsze poza naszym zasięgiem. Ale nadchodzi czas, kiedy Amerykanie rzucają mu wyzwanie. Wyślemy na księżyc gigantyczną rakietę mierzącą ponad 100 metrów. Prezydent rzucił wyzwanie swemu społeczeństwu. Będzie zbudowana ze stopów metali, jakich jeszcze nie odkryto. Dotrze na powierzchnię nieznanego ciała niebieskiego wraz z całym wyposażeniem. Saturn V był najdoskonalszą amerykańską rakietą, wizją jednego człowieka, Wernera von Brauna. Dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych, Dwight Eisenhower i John Kennedy, ufało mu, podziwiało i wierzyło w spełnienie jego marzeń. Od niepamiętnych czasów człowiek marzył o podróży na Księżyc. Jednak nikt nie był w stanie tego dokonać inaczej niż wyobraźni. Tymczasem wydarzenia takie jak lot Lindberga podsycały ludzkie nadzieje, że droga ku planetom i księżycom Układu Słonecznego stanie kiedyś otworem. Werner von Braun. Wernher von Braun marzył o wysłaniu człowieka w kosmos od wczesnych lat chłopięcych. Kosmiczna kabina, jaką wtedy wymyślił, przekształciła się z czasem w stację kosmiczną Apollo 11. W projektach obu uwzględniono warstwy ochronne, źródła tlenu oraz system napędowy. Urodził się w roku 1912 w arystokratycznej rodzinie niemieckiej. Matka chciała, aby podjął studia medyczne u największego niemieckiego kompozytora, Paula Hindemitha. Jednak młodszy brat wspomina, że zainteresowania Wernera koncentrowały się zupełnie gdzie indziej. Wziął mały czerwony wózek, którym się bawiliśmy, a na jego tyle umieścił rakiety. Zwiedził z tym pojazdem wszystkie ulice Berlina, a w końcu wózek zakończył żywot na czyimś podwórku. Na początku lat 20. w Niemczech dało się wyczuć nagły wzrost zainteresowania rakietami. Fritz von Opel, ten sam słynny Opel od samochodów oraz wielu innych konstruktorów, starało się zbudować właśnie coś takiego. Młody Werner zdobył skądś książkę Hermana Oberta, ojca niemieckiego przemysłu rakietowego, pod tytułem Rakiety w przestrzeni międzyplanetarnej. Wiele się z niej nauczył, ale nie mógł zrozumieć matematycznych wzorów. Byłem zaskoczony faktem, że jest tam tyle równań. Nie miałem wtedy za dużo matematyki ani fizyki w szkole, więc nie mogłem w pełni zrozumieć tej książki. Ale chciałem ją przeczytać i, jeśli to możliwe, zbudować rakietę. Zbudowanie takiej rakiety nie było jednak kwestią zrozumienia równań matematycznych. Młody von Braun zaczął pojmować, że w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. Werner von Braun był na tyle bystry, żeby zrozumieć aluzję kolegów. Przekonał się, że to właśnie pieniądze rządzą światem, zarezerwowanym jego zdaniem dla marzycieli. Wiosną 1932 roku spotkał kapitana Waltera Dornenberga, oficera niemieckiej armii odpowiedzialnego za realizację nowego programu rakietowego. Dornenberg potrzebował kogoś obdarzonego wyobraźnią i talentem, zatrudnił więc von Brauna. Młody człowiek wykorzystał swoją szansę, nie przeszkadzało mu, że ma pracować nad nową bronią. Von Braun wiedział, że jeżeli zamierza coś zdziałać na polu nowej technologii, musi pogodzić się z tym, że jego badania będą wykorzystywane przez rząd w aspekcie militarnym. Nie wiem, czy jako młody chłopak miał na tyle wypracowaną filozofię życiową, żeby zdać sobie sprawę, że realizacja jego zamierzeń może za sobą pociągnąć trudne do przewidzenia skutki. Trzy
3 miesiące po rozpoczęciu przez von Brauna pracy dla niemieckiej armii Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec. Mój ojciec pracował w kancelarii ministra rolnictwa, kiedy Hitler doszedł do władzy. Pamiętam, że 30 stycznia tata przyszedł do domu i powiedział: to koniec Niemiec. Był całkiem trzeźwy, ale miał obłęd w oczach. Na Peenemünde, półwyspie wcinającym się w Morze Bałtyckie, oddalonym o 2300 km od Berlina, marzenie von Brauna stawało się rzeczywistością. W ramach programu rozbudowywania armii niemieckiej dowództwo wojsk lotniczych nakazało zbudowanie najnowocześniejszego na świecie ośrodka badań rakietowych. Znalazło w nim zatrudnienie tysiące najlepszych fizyków i inżynierów. Ośrodek powstawał w największej tajemnicy i został wyposażony w nowoczesne tunele powietrzne i fabryki metalurgiczne. Jednym słowem, we wszystko, co było potrzebne do skonstruowania rakiet A4. Dopóki dowództwo wojsk lotniczych nie zatrudniło von Brauna, pracowało nad bardzo prymitywnymi rakietami o napędzie stałym. W takich rakietach kontrola lotu była czymś pozostającym w sferze marzeń. Po prostu odpalano rakietę, czekano na rezultat. Konstruktorzy niemieccy doszli do wniosku, że jeśli chce się wysłać rakietę w kosmos, trzeba zastosować paliwo płynne. Wtedy możliwa będzie kontrola toru lotu, przynajmniej w takim stopniu, jak w samochodzie, któremu dostarcza się odpowiednią ilość paliwa. Jeśli go zabraknie, to silnik nie zapali. Tak więc Niemcy udoskonalili swoje rakiety i opracowali model A4. Zmodernizowali cały system napędu i odpalania oraz naprowadzania na cel. Kontrowersyjny pozostawał system kontroli, czy sterować rakietą drogą radiową, czy też wewnętrznie za pomocą żyroskopów. Trzeba przyznać, że konstruktorzy zaczynali niemal od zera. Uwaga inżynierów koncentrowała się na rakietach, ale von Braun wiedział, że nie może ignorować zdania polityków. Aby utrzymać swe stanowisko, w 1938 roku wstąpił do partii nazistowskiej. 8 miesięcy później otrzymał szlify oficerskie w SS. Twierdził, że mundur SS założył tylko raz w czasie wizyty Heinricha Himmlera w Peenemünde. W marcu 1939 roku Hitler spotkał się z von Braunem i Dornenbergiem w starym ośrodku badań rakietowych w Kummersdorfie, aby być świadkiem testów silników. Zwykle ludzie byli pod wrażeniem hałasu, jakie wydawały rakiety, ale on nie powiedział ani słowa. Pokazaliśmy mu model E3, sterowany za pomocą żyroskopów. Spokojnie wysłuchał moich wyjaśnień, na końcu potrząsnął głową. Miałem wrażenie, że był pewien, że to nigdy nie zadziała prawidłowo. Sześć miesięcy później wojska Hitlera napadły na Polskę. Zespół von Brauna pracował dniami i nocami nad rozwiązaniem problemów konstrukcyjnych rakiet A4. Dołączył do niego Konrad Dornenberg, ekspert od napędu. Kiedy przyjechałem do Peenemünde w 1940 roku, prace nad silnikami nie szły zbyt dobrze. Zwykle zaraz po odpaleniu rakiety urządzenia napędowe eksplodowały. Doszliśmy do wniosku, że w silnikach było zbyt wiele punktów napędowych. Niemcy mieli problemy ze studzeniem komór napędowych, by nie rozgrzewały się zbytnio i nie wybuchały. Trzeba było usprawnić system kontroli dopływu paliwa, aby można było go odłączyć w dowolnym momencie. Celem konstruktorów było zbudowanie rakiety, która mogłaby przelecieć 200-300 km i uderzyć dokładnie w wyznaczony cel. Aby osiągnąć podobny zasięg, rakieta A4 powinna wcześniej wzlecieć na 80 km w górę, a to znaczyło, że miałaby stać się pierwszym obiektem kosmicznym będącym dziełem człowieka. Von Braun i jego zespół z uporem dążyli właśnie do tego celu. Ściskałem w dłoniach lornetkę, starając się jednocześnie trzymać kciuki. Tak bardzo pragnąłem, aby na niebie nie wykwitła nagle kula ognia. I nareszcie udało się. Pamiętam dobrze dzień, kiedy rozpoczęła się epoka lotów kosmicznych. Był w siódmym niebie.
ta rakieta była jego dzieckiem. Nie miało dla niego znaczenia, czy to statek kosmiczny, czy broń strategiczna. Był szczęśliwy. Spełniło się jego marzenie. W roku 1943 brytyjskie bombowce rozpoczęły regularne, całodobowe bombardowania niemieckich miast. Do zespołu von Brauna, cały czas pracującego w Peenemünde, został skierowany Ernst Stullinger. Właśnie wtedy Hitler zaczął rozglądać się za nową bronią, która pozwoliłaby mu wygrać wojnę. Ktoś przypomniał mu o rakietach z Peenemünde. Miały stać się naszą cudowną bronią. W lipcu 1943 roku von Braun i Dornenberger pokazali Hitlerowi film przedstawiający zakończoną sukcesem próbę odpalenia A4. Hitler nakazał rozpoczęcie masowej produkcji rakiet. 2000 miesięcznie. Nazistowska propaganda nadała rakietom nazwę V2, miały stanowić broń odwetową. Zapomniano o jednym. Alianckie służby wywiadowcze pracowały bez wytchnienia. Wczesnym rankiem 18 sierpnia prawie 600 brytyjskich bombowców przeprowadziło zmasowany atak na Peenemünde. Walter Thiele, ekspert od napędu w zespole von Brauna, stał się jedną z ofiar. Zaraz potem Niemcy przenieśli produkcję V2 do zapomnianej kopalni w Mittelwerke, głęboko w górach Harcu. Niedaleko mieścił się zespół obozów koncentracyjnych Nordhausen, nadzorowany przez SS. Największy z tych obozów nosił nazwę Dora. Więziono tam 30 tysięcy osób, głównie Żydów i Rosjan. Skierowano ich do kopania podziemnych tuneli. 10 tysięcy zmarło z wycieńczenia. Von Braun został oskarżony o udział w ludobójstwie. Zaprzeczył wszelkim zarzutom. Po wojnie powiedział, nawet gdybyśmy wraz z Dornenbergiem zrezygnowali z naszych doświadczeń, nie uratowałoby to więźniów. Himmler wydał rozkaz kontynuowania badań. We wrześniu 1944 roku Niemcy zaczęli bombardować Londyn i Antwerpię rakietami V2. Do zakończenia wojny, czyli w przeciągu 8 miesięcy, wystrzelono ich ponad 3 tysiące, spowodowały ogromne zniszczenia. Wskutek wybuchów V2 zginęło prawie 3 tysiące ludzi, 6 tysięcy odniosło poważne obrażenia. Ale nowa broń nie wpłynęła w żadnym niemal stopniu na losy wojny. W styczniu 1945 roku sytuacja na froncie była tak tragiczna, że słychać było w oddali grzmot radzieckich dział. Stało się dla nas jasne, że albo zaczniemy się ewakuować na zachód, albo pozostanie nam czekać na przybycie Armii Czerwonej. Werner von Braun zwołał swych współpracowników i powiedział, chłopaki, musimy się stąd zmywać. Chcę ewakuować całą bazę. Ale nie zamierzam tego robić na łapu capu. Musimy zachować porządek organizacyjny. Ewakuacja rozpoczęła się w końcu lutego. Sprzęt wywożono statkami, pociągami, ciężarówkami. Również niemal cały personel bazy opuścił Peenemünde. Nacierający Rosjanie i Amerykanie doskonale zdawali sobie sprawę z istnienia V2. Odnalezienie jej konstruktorów było sprawą najwyższej wagi. Amerykanie odnaleźli części do 100 rakiet V2 i posłali je drogą morską do kraju, zanim jeszcze Rosjanie zajęli fabrykę Mittelwerke. Jednak samego von Brauna nie znaleziono. Von Braun, jego brat Magnus, Dornberger, wszyscy schronili się w małym miasteczku Oberjoch. Mieszkali w gospodzie Haus Ingeborg, bardzo blisko austriackiej granicy. Przydarzył mi się wtedy wypadek samochodowy, w którym złamałem lewą rękę i musiałem pójść do szpitala. Sytuacja była niewesoła. Wezwał swoich dyrektorów i powiedział, dobra chłopcy, co teraz robimy? Mamy cztery możliwości. Złapią nas Rosjanie albo Brytyjczycy, Francuzi lub Amerykanie. Nie chcieliśmy poddać się Francuzom, nikt nie miał bladego pojęcia, co z nami zrobią, ponadto nie mieli pieniędzy. To nas nie interesowało, chcieliśmy zostać Amerykanami. Von Braun i jego współpracownicy poddali się armii Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu II wojny światowej Amerykanie przenieśli ludzi von Brauna do Fort Bliss w Teksasie. Wywołało to pewne sprzeciwy społeczeństwa. Jeden z kongresmenów pytał, dlaczego musimy się jeszcze czegoś dowiadywać o rakietach? Odeślijcie Niemców do domu, a nam oddajcie naszych chłopców. Milton Rosen zajmował się sprawą V2 z ramienia armii amerykańskiej. Nie wiedzieliśmy nawet, czy będą chcieli zostać w naszym kraju. Teoretycznie byli jeńcami wojennymi. Taki mieli status, kiedy spotkałem ich pierwszy raz w Fort Bliss. Mówiono o nich, że są jeńcami wojennymi. Oni sami uważali się za jeńców pokoju.
Niemniej byli w rzeczywistości bardzo cennym trofeum wojennym. Potrafili działać wspólnie, mieli nie tylko niezwykłe mózgi, ale byli zgrani jak orkiestra Filharmonii Berlińskiej. Von Braun był prawdziwym dyrygentem, nie tylko szefem zespołu inżynierów. Nasze pokoje były dość prymitywne, ale przybyliśmy z pogrążonych w wojnie Niemiec i przynajmniej czuliśmy smak wolności. Nie przeszkadzały nam niedogodności mieszkaniowe. Nawet to, że nie mogliśmy wychodzić poza druty obozu. Jednak zasieki nie mogły powstrzymać von Brauna przed nocnymi ucieczkami w krainie wyobraźni. Von Braun był marzycielem. Jego głównym celem było rozwinięcie przemysłu rakietowego i podbój kosmosu. Pierwszym krokiem na drodze do tego celu miałoby być umieszczenie na orbicie okołoziemskiej dużej stacji kosmicznej. Krok drugi – lądowanie na Księżycu. Jednak prawdziwym celem von Brauna był Mars. Wszystko, co robił niemiecki uczony, było podporządkowane właśnie idei zdobycia czerwonej planety. Na pustyni Białe Piaski w Nowym Meksyku Amerykanie odpalili w górne warstwy atmosfery ziemskiej ponad 70 rakiet V-2. Niemcy mieli ich nauczyć czegoś więcej o rakietach i ich konstruowaniu. Nie wiedzieliśmy na ten temat zbyt wiele, obowiązywała wśród nas wąska specjalizacja. Niektórzy potrafili wyliczyć trajektorię lotu, inni wiedzieli coś o napędach, ale nikt nie potrafił poskładać tego do kupy. Kiedy rozmawiało się z von Braunem, widać było, że on zna się na wszystkim. Potrafił wyliczyć tor lotu, opisać rodzaj napędu, system sterujący, po prostu wszystko wiedział. Poza tym był niezwykle przyjacielski i miły. Był typowym Prusakiem. Zawsze wyprostowany, dumny, trudny do rozgryzienia. Trzeba przyznać, że miał swój styl i godność. Człowiek po prostu musiał go szanować. To był porządny gość. Przez 4 lata nie zrobiliśmy właściwie nic. Co prawda uczestniczyliśmy we wszystkich programach badawczych, ale nie posuwaliśmy się naprzód ani o krok. Po prostu stanęliśmy w miejscu. W roku 1949 Rosjanie przeprowadzili pierwszą próbę jądrową. To całkiem zmieniło nastawienie Amerykanów. Głosy domagające się wydalenia von Brauna, jego przyjaciół, nagle umilkły. Ameryka potrzebowała tych Niemców. Miała nowego wroga. Możliwości, jakie oferowały von Braunowi poligony na Białych Piaskach i Fort Bliss, były stanowczo za małe dla niemieckiego uczonego. W roku 1950 jego zespół, wzmocniony amerykańskimi kolegami, został przeniesiony do Huntsville w stanie Alabama. W tamtych czasach Huntsville było małym, typowym dla południa miasteczkiem, którego największym powodem do dumy był fakt uznania go za światową stolicę uprawy rzeżuchy. Dowództwo Armii Amerykańskiej wybrało Huntsville, ponieważ w okolicy znajdował się ogromny, całkiem bezludny teren pustyni Redstone. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Tennessee zapewniało nieograniczony dostęp do zasobów energetycznych i wodnych. Kiedy tylko tam znaleźli się, badania nad usprawnieniem V-2 ruszyły pełną parą. To właśnie w Redstone powstało drugie pokolenie tych rakiet, zdolnych do pokonania 300 km przy zachowaniu bardzo dużej precyzji i przenoszenia głowic z ładunkiem atomowym. Zespół von Brauna przystosował rakiety V-2 dla potrzeb Amerykanów w okresie zimnej wojny. Sami Niemcy przystosowali się natomiast do życia w Stanach Zjednoczonych. Kiedy niemieccy uczeni przyjechali tu z Fort Bliss, wydawali się zachwyceni położeniem Huntsville, górami otaczającymi nas ze wszystkich stron. To byli ludzie młodzi, w moim wieku. Jedno tylko było pewne. Byli od nas znacznie mądrzejsi. Von Braun poślubił swą niemiecką kuzynkę Marię i założył rodzinę. W Ameryce. Stali się aktywnymi członkami społeczności Huntsville. Von Braun pomógł klubowi astronomicznemu z miejscowego liceum wybudować własne obserwatorium. Stali się częścią miasteczka. Angażowali się w pracy nad wieloma projektami, wyszukali muzyczne talenty spośród mieszkańców Huntsville, założyli pierwszą orkiestrę symfoniczną w mieście. Życie w Ameryce podobało się Niemcom.
W roku 1955 uzyskali amerykańskie obywatelstwo. Właściwie podjęliśmy decyzję już w Fort Bliss, zanim przyjechaliśmy do Huntsville. Nie miałem żadnych wątpliwości. Chciałem tu zostać. Chciałem zostać Amerykaninem i dalej prowadzić z von Braunem pracę nad pojazdami kosmicznymi. Von Braun i dowódca poligonu Redstone, generał Holger Tovtroy, odnieśli sukces. W roku 1953 odpalono z sukcesem pierwszą rakietę nowej generacji. Do zespołu dołączył wtedy szef nowo powstałej agencji do spraw rakiet balistycznych, generał John Bruce Madris. Von Braun ciągle marzył o kosmosie. Von Braun był wciąż pewien, że te rakiety będą służyć nie tylko celom wojskowym. To był dla niego zaledwie pierwszy krok przy konstrukcji pojazdów kosmicznych. Czekał na moment, kiedy będzie w stanie umieścić sztucznego satelitę na orbicie okołoziemskiej. Von Braun był już niemal gotowy do zrobienia następnego kroku. Jednak generał Medaris twierdził, że poświęca zbyt dużo czasu mrzonkom o Księżycu, zamiast zajmować się tym, co do niego należy. Powołano więc biuro kontroli, w skład którego weszło 6 czy 8 oficerów mających za zadanie pilnowanie von Brauna, inaczej mówiąc, patrzenie mu na ręce. Dziś na niebie pojawił się nowy księżyc, kula z 60-centymetrowego metalu umieszczona na orbicie przez radziecką rakietę. Wystrzelenie Sputnika było dla nas gorzką pigułką. Od pewnego czasu dysponowaliśmy technologią, która umożliwiała nam zrobienie tego samego. Była to osobista decyzja prezydenta Eisenhowera, który uważał, że nie byłoby w porządku, gdyby w Redstone, ośrodku wojskowym, budować cywilnego satelitę. Dobry Boże, Rosjanie nie mieli takich skrupułów. Zespół badawczy von Brauna konkurował z grupą kierowaną przez Miltona Rosena z marynarki wojennej o prawo umieszczenia na orbicie pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity. Obaj konstruktorzy przedstawili swoje koncepcje w Pentagonie, w Ministerstwie Obrony. Von Braun przyszedł pierwszy. Mogliśmy uczestniczyć w prezentacjach drugiej strony. Mówił chyba przez 4 godziny. Przez cały czas potrząsałem głową, wiedziałem, że przegra. Zdecydowałem się skrócić swoje wystąpienie do 25 minut. Przemówienie von Brauna było zbyt rozwlekłe, aby mogło skupić uwagę słuchaczy na szczegółach zasadniczych. Wybrano zespół Rosena, który przystąpił natychmiast do prac nad rakietą Vanguard i wyniesieniem jej na orbitę. Vanguard była bardzo skomplikowaną rakietą o budowie trójczłonowej. Nic dziwnego, że jej przygotowanie było czasochłonne, wymagało niezwykłej staranności. Nie udało się uniknąć usterek. Pierwsze rakiety Vanguard spotkał smutny los. Nie da się ukryć, że czuliśmy wtedy żal za zmarnowaną szansą. Naprawdę posiadaliśmy wszystkie niezbędne kwalifikacje, aby osiągnąć sukces. Generał Medaris i von Braun doczekali się na swoją szansę. Otrzymali nowe fundusze, niezbędne do przygotowania własnej rakiety. Przyrzekłem sekretarzowi Ministerstwa Obrony, że będziemy gotowi w ciągu 90 dni. Pozwolili nam działać. Medaris zawsze twierdził, że przygotował wszystko w ciągu 90 dni, ale my musieliśmy tylko odkurzać rakietę, sprawdzać wszystko po raz kolejny. 2, 1, start! Von Braun obwieścił. Teraz z pewnością zostawiliśmy nasz ślad w kosmosie. Już nigdy nie damy się pokonać. Nigdy nie damy się wciągnąć w zwariowany wyścig. Musimy spokojnie zrealizować program 12-letni, który zapewni nam absolutną dominację w przestrzeni kosmicznej, a jeśli nam się to nie uda, możemy mieć duże kłopoty. Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych bardzo serio podeszło do kwestii podboju kosmosu dla potrzeb militarnych. Opracowano założenia programu rozmieszczenia na Księżycu baz wojskowych. Departament Obrony sfinansował budowę dużej rakiety, która otrzymała nazwę Saturn 1.
Skonstruowano ją z wykorzystaniem 8 członów rakietowych z Redstone, otaczających rdzeń rakiety typu Jowisz. Von Braun nazwał ją żartobliwie przegubowcem, ponieważ była tak naprawdę zbitką kilku rakiet. Jej siła ciągu wynosiła 700 tysięcy kilogramów, podczas gdy typowej rakiety z Redstone tylko 35 tysięcy kilogramów. To był więc duży krok naprzód. Kolejnym opracowanym prototypem był dwuczłonowy Saturn 1B, który przerodził się w potężnego trójczłonowego Saturna 5. Ta właśnie rakieta miała zawieźć człowieka na Księżyc. Wielkością znacznie przewyższała wszystkie amerykańskie rakiety. Siła ciągu była 5 razy większa niż w przypadku Saturna 1. Marzenia wojskowych o dominacji w kosmosie okazały się iluzoryczne. W październiku 1958 roku prezydent Eisenhower powołał nową cywilną agencję do spraw aeronautyki i badań kosmosu NASA. Eisenhower wiedział o rywalizacji, jaka istnieje między dowództwem wojsk lądowych, marynarki i sił powietrznych. Poza tym po prostu nie chciał militaryzacji kosmosu. Werner powiedział, teraz jesteśmy chyba na dobrej drodze, co? Nigdy nie spodziewał się, że wojskowi naprawdę zrozumieją, o co mu chodzi. Ale fakt powstania NASA nie oznaczał jeszcze sukcesu. Von Braun znajdował się wciąż na początku drogi. Von Braun był bardzo niezadowolony z tego, że Eisenhower nie przywiązuje dużej wagi do kwestii podboju kosmosu. Prezydent czuł, że musi coś z tym zrobić, ale z wielką rezerwą odnosił się do propozycji von Brauna dotyczących lotu na Księżyc i tego typu spraw. Von Braun stał się obiektem kpin i żartów. Jeśli rakieta wystartuje, to kiedy i gdzie spadnie? To już nie moja sprawa, odpowiada pan Werner von Braun. Słowa piosenki Toma Leary nie odpowiadały prawdzie. Wcale nie było tak, że von Braun myślał tylko o wysłaniu rakiety w przestrzeń kosmiczną. Jego główną troską było opracowanie systemu, który zapewni jej szczęśliwy powrót na Ziemię. Nie myślcie, że Werner miał duszę wojownika. On był raczej marzycielem, złym na Amerykanów, którzy jego zdaniem po prostu bali się kosmosu. Napisał serię artykułów dla magazynu Collier, którym przedstawił swe wizje ludzkiej podróży na Marsa. Wziął udział w 3 programach telewizyjnych zrealizowanych w wytwórni Disneya. W roku 1960 sprawa misji kosmicznych była szeroko dyskutowana na wielu szczeblach. Prezydent Kennedy zwrócił na to uwagę. Przesłał notatkę do wiceprezydenta Lyndona Johnsona i poprosił o odpowiedź na kilka pytań. Co robimy w kosmosie? Czy możemy pokonać na tym polu Rosjan? Jakie możliwości drzemią w kosmosie? Johnson poprosił o opinię wybitnych naukowców, m.in. von Brauna, którego odpowiedź nadeszła po tygodniu. Szanowny panie wiceprezydencie, mamy duże szanse pokonać Rosjan, wysyłając w zamkniętej kapsule 3 ludzi na Księżyc. Tam mogą oni opuścić pojazd i wyjść na powierzchnię. Oczywiście możliwe będzie także sprowadzenie ich z powrotem na Ziemię. Zdecydowaliśmy się polecieć na Księżyc. Polecimy na Księżyc. Prezydent Kennedy obwieścił swemu narodowi, że planuje wysłanie astronautów na Księżyc. Jego przemówienie w kongresie miało miejsce 25 maja 1961 roku. Zdecydowaliśmy się polecieć na Księżyc jeszcze w tej dekadzie. Zrobiliśmy tak dlatego, że to bardzo trudne wyzwanie. Będziemy musieli zmobilizować w tym celu wszystkie nasze umiejętności i całą energię. Amerykanie nigdy nie cofali się przed najtrudniejszymi wyzwaniami. Chcemy wygrać wyścig z innymi, którzy planują podobne przedsięwzięcie. Mój Boże, a więc stało się. Po przemówieniu Kennedy'ego w kongresie, wśród członków zespołu von Brauna zapanowała prawdziwa euforia. Stało się. Możemy zaczynać. Prezydent odwiedził Huntsville, aby przekonać się, czy von Braun jest w stanie dotrzymać swych obietnic. Ed Bagby był w latach 60. oficerem odpowiedzialnym za kontakty zespołu badawczego z NASA. Myślę, że priorytety dla von Brauna, jakie otrzymał od Kennedy'ego, były bardzo ważne w ostatecznym osiągnięciu przez niego celu. Prezydent wierzył, że to właśnie ta ekipa jest w stanie odnieść sukces.
Trzeba było widzieć błyski wokół Kennedy'ego, kiedy słuchał von Brauna. Polubił uczonego, a tamten polubił prezydenta. Poszliśmy do wielkiego hangaru, gdzie były przechowywane rakiety. Kennedy był całkowicie zaabsorbowany. Widać było, że wręcz chłonie każde słowo. W tym samym czasie miała jednak miejsce także druga dyskusja. Inżynierowie spierali się, w jaki sposób osiągną zamierzony cel. I w pewnym momencie Kennedy odwrócił się i spytał, w czym jest problem. Ktoś wystąpił naprzód i powiedział, panie prezydencie, rozmawiamy o tym, jak zrobić to najlepiej. Rozgorzała bardzo głośna debata na temat charakteru misji i sposobu jej przeprowadzenia. Czy to ma być lot bezpośredni? Czy to spotkanie ze stacją na orbicie Ziemi, a może na orbicie Księżyca? Von Braun przychylił się do koncepcji spotkania na orbicie okołoziemskiej. Saturn V miałby zostać wystrzelony na orbitę Ziemi, pozostać tam jako prymitywna stacja kosmiczna, drugi Saturn V zostałby także wyniesiony na orbitę, pobrałby paliwo od pierwszego i zawiózł załogę na Księżyc. Najważniejszą sprawą w kosmicznej wizji von Brauna była właśnie stacja orbitalna. Alternatywę stanowiła możliwość spotkania na orbicie księżycowej. Saturn V wyniósłby kapsułę kosmiczną na orbitę Księżyca. Kapsuła ta stanowiłaby bazę dla astronautów, którzy odbyliby podróż na Księżyc i do niej wrócili. Trzecią możliwością był bezpośredni lot wymagający zastosowania rakiety na tyle dużej, żeby mogła przewieźć ludzi na Księżyc i z powrotem. Kwestia, którą możliwość wybrać, była przedmiotem niekończących się dyskusji. Gigantyczne stacje kosmiczne, rakiety, nie mogły powstać w okresie wyznaczonym przez Kennedy'ego. Von Braun musiał odłożyć na przyszłość swe marzycielskie plany. Kilka tygodni przed wizytą Kennedy'ego w Huntsville zgodził się na koncepcję spotkania na orbicie księżycowej. Kennedy odwrócił się do von Brauna i spytał, doktorze von Braun, czy możemy w ten sposób dolecieć na Księżyc? Von Braun popatrzył na Kennedy'ego i odrzekł, panie prezydencie, możemy to zrobić w ten sposób, jaki przedstawiłem i możemy tego dokonać w wyznaczonym przez pana czasie. Von Braun zawsze patrzył w przyszłość. Miał dar wzbudzania wśród swych współpracowników przekonania, że jego koncepcja zawsze się spełni. Ze mną było podobnie. Przekonał mnie, że podróż na Księżyc jest możliwa i on wie, jak tego dokonać, że zbuduje rakietę, która zawiezie tam ludzi. Patrzyliśmy z odległości 700 metrów na start prototypu rakiety. To był kolos. Kiedy pojawił się ogień i dym, czułem, że serce skacze mi w piersiach. Poczułem, jak robi mi się gorąco. Mówiąc obrazowo, ziemia zatrzęsła się wokół nas. Tamtego dnia prezydent Kennedy był świadkiem odpalania rakiety Saturn I. Nigdy nie zobaczył jednak prawdziwej rakiety przeznaczonej do lotów kosmicznych. Nie doświadczył chwili triumfu. Wieść o skrytobójczym zamachu na prezydenta wstrząsnęła von Braunem. Był całkowicie załamany. Wszyscy w NASA czuli, że zginął facet, który rzeczywiście dał nam szansę. Von Braun zdwoił wysiłki, aby przekonać Amerykanów o konieczności sfinansowania programu kosmicznego i odniósł sukces. Po pierwsze, był bardzo charyzmatycznym człowiekiem. Potrafił wzbudzać zaufanie. Posłuchajmy fragmentu jego przemowy, jaką wygłosił na forum kongresu. Większość z nas uważa, że nasze małe rakiety są w rzeczywistości dużo lepsze od rosyjskich gigantów. Czy zgadza się pan z tym? Jeśli chodzi o precyzję konstrukcji i jakość wykonania, z pewnością tak. Ale Rosjanie wciąż mogą wyprzedzać nas, jeśli chodzi o zasięg ich pojazdów kosmicznych. Był naprawdę świetny w kongresie. Wtedy przewagę mieli tam demokraci. Na nich właśnie, a szczególnie na tych z południa, zrobił wrażenie najlepsze. Politycy z Waszyngtonu przyjechali do Huntsville, aby obejrzeć to, co sami nazwali wytwórnią rakiet von Brauna. Potem chcieli zobaczyć na własne oczy ogień i dym. Kongresmeni, którzy zapewnili uczonemu dotację w wysokości wielu milionów dolarów, pragnęli usłyszeć z ust samego konstruktora, w jaki sposób zamierza posłać ludzi na Księżyc. Czy niczego mu nie potrzeba? Czy jest pewien, że wszystko pójdzie dobrze? Katastrofa wydarzyła się 27 stycznia 1967 roku. Trzech astronautów stanowiących załogę statku Apollo 1 zginęło w Morzu Ognia.
Wielu sądziło, że tragedia Apollo 1 położy kres realizacji amerykańskiego programu kosmicznego. Jednak nie byłby to dobry sposób uczczenia pamięci ludzi, których straciliśmy. Wierzyłem, że Werner nie straci wiary w nieuchronność naszej drogi w kosmos, że przeżyje tylko chwilowe załamanie i wkrótce będzie kontynuował pracę nad bezpieczeństwem przyszłych astronautów. Rozpoczęcie odliczania. Niecałe 2 lata po tragedii Apollo 1 rakieta Saturn V wyniosła 3-osobową załogę statku Apollo 8 na orbitę księżycową. O godzinie 7:51 czasu wschodniego jest jedno wspaniałe zdjęcie, które zostało zrobione zaraz po starcie Apollo 8. Obaj z Wernerem wyglądamy na nim na bardzo szczęśliwych. Nie ma się zresztą czemu dziwić. Przyjmijcie od załogi Apollo 8 najlepsze życzenia. Dobrej nocy, wszelkiej pomyślności i wesołych świąt. Niech was Bóg błogosławi tam, na Ziemi. Von Braun udowodnił, że jego pojazd jest w stanie dotrzeć na powierzchnię Księżyca. Frank Borman nie mógł tam zejść, gdyż lądownik nie był jeszcze gotowy, ale konstruktorzy udowodnili, że podróż na Księżyc jest możliwa. Misja Apollo 8 była oczyszczeniem po katastrofie, jaka miała miejsce 2 lata wcześniej. Spowodowała gwałtowny wzrost morale, umożliwiła późniejszy sukces Apollo 11. Jednak aby człowiek mógł stanąć na Księżycu, trzeba było pokonać jeszcze wiele trudności. Prawie 10 lat wcześniej prezydent Kennedy rzucił swemu narodowi słynne wyzwanie. Sprawdzanie instrumentów pokładowych. W piękną letnią noc 1969 roku Ameryka szykowała się do podjęcia rękawicy. Odliczani astronauci Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins gotowi do rozpoczęcia misji. Wchodzą na pokład statku. To było niezwykle podniecające stać pomiędzy wszystkimi ludźmi zgromadzonymi w kosmicznym centrum imienia Kennedy'ego o 5 nad ranem. Cały teren wokół rakiety Saturn był oświetlony flarami. Przypominało to ferie sztucznych ogni. ...40 sekund do rozpoczęcia końcowego odliczania Apollo 11. Na teren bazy nazwanej imieniem zmarłego prezydenta Kennedy'ego przybyły dziesiątki tysięcy ludzi różnych zawodów ze wszystkich Stanów. Wśród tłumu panowała euforia, apoteoza życia i fascynacja jego możliwościami. Kiedy byłem w szkole średniej, jeden z moich kolegów, Fred Ordway, chciał koniecznie polecieć kiedyś na Księżyc, a teraz ktoś rozpoczynał właśnie taką podróż i to na moich oczach. Misja Apollo 11 rozpoczęta. Czas 0:60. Pełna moc. Najbardziej zadziwiło mnie to, że von Braun w ogóle się nie denerwował. Wierzył, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, aby zapobiec ewentualnemu niebezpieczeństwu. Sterowanie wewnętrzne. Powodzenia. Niech was Bóg prowadzi. Rakieta von Brauna wystartowała prawidłowo. 3 mężczyzn rozpoczęło podróż na Księżyc. Apollo 11 przekroczył orbitę okołoziemską dzięki osiągnięciu szybkości prawie 40 tysięcy kilometrów na godzinę. Pokonanie 370 tysięcy kilometrów zajęło 3 dni.
Na orbicie księżycowej astronauci odłączyli od kosmicznej kapsuły Columbia lądownik Orzeł i rozpoczęli operację lądowania na Księżycu. Von Braun obserwował lot w centrum kontroli w Houston. Orzeł, tu Houston, podchodzicie do lądowania, odbiór, wysokość 1000 metrów, tu Roger. Orzeł dowodzony przez Neila Armstronga był sterowany przez automatycznego pilota. Dalej 700 metrów, 700 metrów. Poniżej wysokości 700 metrów zaczęły się kłopoty. 12-1, Roger, alarm. Oznaczało to uszkodzenie komputera nadzorującego samolądowanie. Wszyscy obecni w pokoju, łącznie z von Braunem, zdali sobie sprawę, że Neil Armstrong i Buzz Aldrin są w niebezpieczeństwie. Wyłączyć autopilota, sterowanie ręczne. Puls Armstronga wzrósł do 600 uderzeń na minutę, 350 metrów. Armstrong odłączył komputer i przejął stery. Samodzielnie poprowadził orła do lądowania. W polu widzenia astronauty pojawił się 30-metrowy krater. Naprzód, dalej. Armstrong musiał znaleźć łagodniejsze miejsce, albo się rozbić. Światło awaryjne, wysokość 10 metrów, 5 metrów, 2 metry. Kurz, bardzo ciemno, trochę do przodu. Do przodu i lekko w prawo. Ok, silnik stop. Baza na Morzu Spokoju, orzeł wylądował. Roger, baza na Morzu Spokoju, pogadamy na ziemi. Prawie dostaliśmy zawału. Werner von Braun, podobnie jak cały świat, wydał z siebie westchnienie ulgi. Okej, Neil, widzimy, jak schodzisz teraz po drabince. Wychodzę z lądownika na zewnątrz. To, co wydawało się niewiarygodne, stało się faktem. Wiedzieliśmy, jakim wysiłkiem tych ludzi został okupiony ten ogromny sukces. Zrobili przecież wszystko, co było w ich mocy. A byli to nasi sąsiedzi, ludzie z tej samej ulicy. To oni tworzyli historię. Wiedzieliśmy, że mieszkańcy Huntsville stoją murem za nami. Czuliśmy ich poparcie, kiedy wysyłaliśmy pierwszego sztucznego satelitę, pierwszą stację kosmiczną i wreszcie statek załogowy. Może pewnego dnia uda nam się posłać człowieka na Marsa. Dziękuję wam. Po lądowaniu na Księżycu wszyscy mieli bardzo szerokie plany. Bazy księżycowe, stacje kosmiczne. W lipcu 1969 roku von Braun wystąpił w kongresie. Przedstawił szczegółowy plan lądowania na Marsie. Nikt go jednak nie słuchał. Wszyscy zafascynowani byli pomysłem założenia w ciągu 10-15 lat kolonii na Księżycu. Mars miałby zostać zasiedlony w latach 90. Do roku 2000 ludzkość posiadałaby więc swoje kolonie przynajmniej na jednej obcej planecie. Oczywiście wiem, że teraz inne sprawy są ważniejsze dla społeczeństwa. Trwa wojna w Wietnamie. Zbliżają się wybory, a przecież wszyscy potrzebujemy pieniędzy. I wydaje mi się, że ja je im odbieram. Jednak chciałbym, abyście spojrzeli na program kosmiczny pod innym kątem. Dzięki jego realizacji zdobywamy więcej, niż są warte fundusze z Ministerstwa Skarbu. W latach 1969-72 na Księżycu wylądowało 6 załóg odbywających loty w ramach programu Apollo. Von Braun nie pracował już jednak w Huntsville. W lutym 1970 roku przeniesiono go do kwatery głównej NASA w Waszyngtonie. Przyjaciele, tańczyliście na ulicach Huntsville, kiedy umieściliśmy na orbicie pierwszego sztucznego satelitę. Tańczyliście znowu, kiedy człowiek wylądował na Księżycu. Proszę was o jedno, nie wyrzucajcie butów do tańca.
On był dla nas jak członek rodziny. Nie chcieliśmy, żeby wyjeżdżał z Huntsville. Myśl o tym była dla nas bardzo bolesna. Mieliśmy nadzieję, że wkrótce tu wróci, ale oczywiście już nie wrócił. Dwa lata później von Braun opuścił NASA i przeniósł się do prywatnej korporacji. Program księżycowy stracił swój impet. Wielu członków zespołu von Brauna przeszło na emeryturę. W roku 1975, kiedy von Braun miał 63 lata, stwierdzono u niego raka. Zmarł w roku 1977. W całej historii podboju kosmosu tylko jedna seria rakiet okazała się niezawodna. Saturny von Brauna. Nikt już nie lata na Księżyc. Rakiety von Brauna stoją w muzeum niczym dinozaury, relikty minionej epoki. Dzieła wielkiego mistrza teraz zupełnie zapomniane. Myślę, że Werner chciałby, aby człowiek poświęcił się zdobywaniu kosmosu w tej samej mierze, co w rozwijaniu swych umiejętności tu, na Ziemi. I taki byłby jego testament. Jego ostatnim marzeniem było umieszczenie satelitów nad krajami rozwijającymi się i nauczanie dzieci z ich pomocą. Von Braun miał przez całe swoje życie jeden cel i poświęcił wszystko, aby go zrealizować. Żył swoją ideą aż do końca. Dziękuję Bogu, że miałem możliwość bycia świadkiem triumfu programu Apollo, lądowania na Księżycu i innych wydarzeń. Niemal wszystkie marzenia Wernera spełniły się, jedynie on sam nigdy nie poleciał w kosmos. Powinien się czuć usatysfakcjonowany, spełnił się jego sen. Nikt inny na świecie nie zrobił tyle, co on w dziedzinie podróży księżycowych. Gdyby dano mu szansę i czas, zrealizowałby także inne swoje pragnienia. Był gotowy do dalszej pracy, do przygotowywania podróży do innych galaktyk, oddalonych od Ziemi znacznie bardziej niż Księżyc. Wierzę całym swoim sercem, że im bardziej człowiek rozumie kosmos, tym bardziej rozumie samego siebie. Kosmos to wielki dar dla nas, dla Ciebie i dla mnie, dla całego rodzaju ludzkiego.